Witam Was. Słuchajcie, dzisiaj taki kolejny mini poradniczek. Z czego on wyniknął? Otóż po ostatnich tygodniach ciężkiej pracy postanowiłem sobie naprawdę w ten weekend totalnie odpocząć, oderwać się od tego wszystkiego, od tej elektroniki, programowania i chwilę wolną poświęcić na całkowicie coś innego. No i okazało się, że tym czymś innym, to wiecie co, musiałem usiąść i napisać maleńki programik, znowu kolejny, nieco inny gadżet do Eclipse'a. Bo nie wiem jak Wy, ale mi często przeszkadza, że jak w Eclipse'ie zapuszczam, zaraz Wam to pokażę na ekranie komputera, że jak w Eclipse'ie zapuszczam wgrywanie wsadu do procka, to jednak brakuje mi tego paska postępu, wiecie, ja to tak lubię zawsze, żeby interfejs użytkownika był śliczniutki. Jeśli Wam również brakuje, to polecam Wam, obejrzyjcie to do końca. Naprawdę nie będzie długi poradnik, króciutki i mam nadzieję, że Wam się przyda to małe narzędzie. Spójrzcie, tutaj widzimy folder na dysku c://avrdude, gdzie ja zwykle sobie instaluję avrdude'a. Tu przywołam sobie na ekran Eclipse'a, tak przy okazji to będzie dla tych, którzy w ogóle mają jakieś problemy, bo wiecie, piszą do mnie też ostatnio często ludzie maile, że próbują wgrywać coś Eclipse'em, ale im nie wychodzi i tak dalej. No to przy okazji sobie prześledzimy, jak w ogóle ustawiać ścieżkę w Eclipse'ie do avrdude, żeby go nie wgrywać tam gdzieś do folderów bin i tak dalej, do naszego własnego avrdude, którego zainstalujemy skąd? Z programu MK AVR Calculator. Ale za chwilkę, najpierw zobaczcie, ta ścieżka jest pusta, czyli tutaj nic nie ma w tej chwili, więc, a ścieżkę mam ustawioną, słuchajcie, window, preferences, AVR, paths, czyli ścieżki i zobaczcie, tutaj wystarczy sobie ustawić, ale nie na system, tylko zrobić edit i gdyby był system, to by było tak ustawione, jeśli korzystam z WinAVR, jeśli korzystam z Atmel Toolchina, to miałbym tutaj ścieżkę gdzieś do Atmel Toolchina. Wystarczy przestawić sobie na custom i za pomocą browse wskazać, że to będzie na przykład C2, czy tam na jakim dysku macie, ja polecam to jednak na zawsze na C trzymać w takiej prostej ścieżce. No tylko, że teraz mi to mówi, że invalid path, ponieważ ta ścieżka jest pusta. Dlatego ją na chwilę zostawię tak jak była, bo ja specjalnie tam usunąłem stamtąd avrdude'a, tak? I teraz zobaczcie, skąd tego avrdude'a wziąć? No, wydaje mi się, że to jest prosta sprawa, ponieważ możemy sobie odpalić MK AVR kalkulatora w najnowszej wersji build 69. Ja wiem, że w sumie nie tak dawno ukazała się wersja build 68, ale właśnie podrasowałem, żeby od razu mieć to narzędzie w MK AVR kalkulatorze, czyli pod ręką, przydatne, zawsze, na pewno, kiedy chcemy i żeby nam za bardzo nie przeszkadzało. Jak? Spójrzcie, wchodzimy w zakładkę ustawienia i tu znacie klawisz instaluj. To tym klawiszem właśnie możemy zainstalować avrdude'a naszego, takiego specjalnego, przygotowanego dla forum atmel.pl, jak on się tam zgłasza. I do tej pory klikaliśmy sobie instaluj, zobaczcie, prześledzimy to, wybieraliśmy dysk, wybieram dysk C, avrdude i obserwujemy tutaj jednocześnie, co się stanie w tym folderze, ok, proszę bardzo i wgrało nam się avrdude. Przepraszam, miałem na razie zrobić bez tego ptaszka. Instaluj C avrdude. O, tak. I tak nam się do tej pory instalowało. Widzicie, mamy avrdude, prawda? No to teraz, słuchajcie, odpalamy sobie Eclipse'a i spójrzmy, jak to w ogóle wygląda. Biorę sobie jakiś projekt z książki, z Bluebooka i chcę go, skompilowałem go, oczywiście mam ustawiony programator, ja tu nie będę tego wszystkiego robił, żeby nie tracić czasu, a pokazać Wam to clue, istotę rzeczy tego małego programiku, który zrobi nam parę przyjemnych rzeczy. I słuchajcie, puszczam jak zwykle tutaj tą ikonką wgrywanie do procka. No i cóż my widzimy? Tu widzimy na dole w konsoli, że coś się dzieje, paska postępu za bardzo nie widzimy, czasami nam tam mignie, że coś się wczytało, czytało, zrobiło, zweryfikowało, na końcu pach, ale brakuje często, jak błąd wyskoczy, to oczywiście też, ale wiecie, ja bym wolał widzieć postęp, tak? No to zobaczcie, co teraz nam daje, jakie nowe narzędzie, program MK AVR Calculator. Otóż wystarczy, że teraz sobie właśnie zaznaczę tego ptaka i zrobię jeszcze raz instaluj C, avrdude, a tu obserwujemy, co się zmieni w tych programikach. Uwaga, avrdude, ok. I zobaczcie, powstał nam taki programik avrdude exe, ale on ma jakąś inną ikonkę niż typowy avrdude, a jakby ten oryginalny avrdude zamienił nam się na avrdude podkreślenie mk exe. O kurczę, o co chodzi? A spróbujmy odpalić z ręki sam program avrdude exe, teraz ten nowy.
zobaczcie, co nam się ukazało. Taka oto ikonka, Forward Dude, Right Progress, to wprawdzie akurat na razie jest nieistotne. Krótka informacja o tym, co to jest za program i do czego służy. Czyli gdy w niego klikniemy, to on się tylko przedstawi. Natomiast od tej pory przejął już bardzo ważne działanie i nauczył się rozmawiać z naszym Eclipse'em. Więc szybciutko przechodzimy do dzieła, słuchajcie, i zobaczcie, co teraz dziwnego się stanie, tak? Oczywiście sprawdzamy jeszcze raz preferences, pads, ścieżki. Widzicie, że te ścieżki, tu jak zrobię edit, ta ścieżka już teraz się nie pokazuje, zła, bo w środku widzi AVR Dude'a, chociaż to jest AVR Dude Phantom tak naprawdę, ten mój, tak? Ok, i teraz uwaga, spójrzcie, co się stanie. Klikam. Zapis do procka. Pojawiło się nowe okienko, zobaczcie, zapisuję do procka na czerwono, że widać, że zapis do procka. Następnie jest weryfikacja przeprowadzana. Proszę bardzo, widzicie, jak samo się schowało, przeszło, ok. Teraz gdybym chciał na przykład we właściwościach projektu wyłączyć, słuchajcie, automatyczną weryfikację, to powinien nam przejść tylko zapis do procka, żeby było szybciej. Ja często tak robię, jak muszę szybko, programuję, wkrywam nowy wsad, kompiluję nowy wsad, to wyłączam na chwilę tą weryfikację, żeby mi nie przeszkadzała. Robię zapis, proszę bardzo, teraz tylko czerwony pasek podstępu powinien polecieć, uwaga. I, no tam ten zielony to poleciał tylko chwileczkę, bo on tam musiał tylko mignął sobie, prawda? I zobaczcie, proszę bardzo. Oczywiście tu nie mam kamery skierowanej na układ, do którego się to wgrywało, ale ja widzę, na LCD mu się tam wyświetla start, wszystko jedzie dalej, działa, wszystko, nie ma problemu. I teraz ktoś powie, no dobra, ale kurczę, to jak to, MKVR kalkulator jest ustawiony na tą samą ścieżkę, to być może on też będzie miał jakieś teraz problemy z zadziałaniem. Nie, słuchajcie, on sobie sam wybiera prawidłowego AVR Dude'a i zobaczcie, działa normalnie. Co, gdy chcemy na przykład szybko zrezygnować z tego? To już widzieliście, bo na początku się pomyliłem i zainstalowałem to z ptaszkiem. Wystarczy, że chcecie odwrócić sytuację i nie ma problemu. Instaluj bez tego włączonego ptaszka tutaj, tak? C, AVR Dude, ok, zobaczcie, że tu się zmieni teraz to wszystko, jest AVR Dude oryginalny, proszę bardzo, a zatem jak przejdziemy do Eclipse'a i zrobimy wgraj, to znowu taka bida wersja nam się robi, czyli bez paska podstępu, słuchajcie, ja lubię ten pasek podstępu, więc zobaczcie, jakie to fajne, przyjemne narzędzie, ono się nie narzuca nam, że tak powiem, nie naskakuje na nas, bardzo łatwo, ten ptaszek domyślnie jest zawsze wyłączony, czyli świadomie musimy, że tak powiem, nie będąc pod wpływem, kliknąć tego ptaka tutaj, zrobić instaluj, wskazać nasz folder, który mamy podłączony w Eclipse, już widzieliście, jak wskazać mu tutaj, ok, proszę bardzo, podmieni się, jak zobaczycie, charakterystyczną ikonkę tego AVR Dude'a, możemy go sobie później wyciągnąć na pulpit, żeby sobie go, że tak powiem, prześledzić. Poczekajcie, gdzieś mi on uciekł, skubaniec. O, już go znalazłem, wrzuciłem go tutaj, jak widzicie, jest ikoneczka ładna, czyli programik działa, jak go klikamy, to oczywiście się ładnie przedstawia, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Jak nie chcemy, to mu dajemy w łeb MKVR kalkulatorem. A zatem zapraszam Was do pobrania najnowszej wersji MKVR kalkulatora, która daje Wam możliwość korzystania z tego miniaturowego gadżeciku, który mam nadzieję, że będzie dla wielu z Was przydatny. Jak widzicie, w porównaniu do tego programu Eclipse Gadget, który zrobiłem dużo wcześniej, ten nie ma jakichś dużo różnych opcji i tak dalej, ma nam tylko pięknie pokazywać pasek podstępu w trakcie programowania. Obojętnie z jakiego Eclipse'a będziecie korzystać, jeśli tylko w każdym z tych Eclipse'ów podłączycie sobie ścieżkę do tego AVR Dude'a, to Wam to działa. Dobra, to wszystko, dzisiaj Wam już nie zawracam głowy, to miało być króciutki, mega króciutki poradniczy, mega króciutki programik, który narodzi się Wam z MKVR kalkulatora i będzie działać. To taki wstęp do moich kolejnych poradników niebawem, na które już dzisiaj zapraszam, bo w tej chwili bardzo mocno pracuję nad ich przygotowaniem. Prace trwają, praca w re. Teraz musiałem trochę odpocząć i dlatego tak... zagadałem do Was tak przy okazji. Dobra, papa, pozdrawiam również wszystkich forumowiczów atnel.pl. Zapraszam do zabawy mikroklockami razem z nami wszystkimi na forum, do tego bakcyla przyjemnego, każdego, ciebie i ciebie. Hej, hej, pa, pa.